Bada, bada. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Weź go wywal, proszę cię. Bum! Ej, ale słuchajcie, po co wy siedzicie na tej konfie, jak gracie sobie i tak jeden na jeden, nawet nie oglądacie tego, co się dzieje na streamie, goddammit. Bo komentarze są fajne. Bum! Weź go, kit. Szybko! Nie, bo to nie chcę, żebyśmy się przekrzykiwali. Jakoś ogarnijcie się mniej więcej, żeby nie było tego bydła. No, dobra, będzie to było ostatnie, bo się zreflektowałem, że nie będę się mógł wrócić. Dobra, ja powróciłem. Przechodząc do gry. Ninja Tabi ze strony Jaxa, Vampire Scepter plus 2 potki. Ze strony Nidali macie 2 barany plus 2 potki i budki, czyli dewersyjne, tak jak myślałem, będzie. Będzie Nidali szła pod AD. Dobra, no zobaczymy. Jax zaczął z Tabi. Ciekawie. Spodziewał się tego, że Nidali będzie szła pod AD. I od razu buty. No cóż. Dobra, jest jeszcze Vampiric Scepter. Po ile potów mają? Po 2 z tego co widzę, tak? Nidali przełapał, tak. Że jeszcze ma to swoje leczenie. Patrz, zauważ, w ogóle skille rozdane. Nidali... dwa razy, tak. Heala. Heala, czyli już wiadomo co będzie aktywowane. Oj, tu już próba pierwsza wbicia przez Jaxa chyba lekko nieudana. O! Jednak tutaj... Lekki heraz był. Nidali trzeba uważać, ona jest strasznie mocna na AD. Tak, tylko no praktycznie... wydaje mi się, że to może być całkiem niezła kontra. W momencie jak ona będzie miała 6 level, żeby uciec z tego stream Jaxa. To póki co jeszcze nie ma tego 6. Więc... Zobaczymy. Nie dałem, 5 do 6. Na razie na pewno wyrównanie. Te pułapki rozstawię w tych krzakach po drugiej stronie Apo. Tutaj też przy Nidalce może być dobre, że za każdym razem jak przeciwnik będzie chciał tą apteczkę zdobyć, to pułapkę go trochę upie. Dokładnie. Stój! Te pułapki i tak nie biją zbyt dużo i tak. Ale zawsze coś. Wiesz, lepszy taki damage niż żaden. On tą manę, patrz jaki ma regen, to jest po prostu masa. No zobaczymy, ale równo nie chce się, nie ma jakiejś takiej kompletnej dominacji, wszyscy czekają na ewentualny błąd. Tu lekko Febot trochę się, brzydko mówiąc, wysrał z many, no ale... Zaraz wyjmą apteczki, także... Tak, więc zaraz będzie spokojnie mógł odreagować, że tak to nazwę. Patrz, widzisz, już się oboje czają na to. Czają na apteczkę, tak dokładnie. Teraz tutaj Febot został spokojny. No, wybacz. Pierwszą. Dobra, jest apteczka z przodu dla Apo. Tutaj tą łapkę w depu właśnie Febot. Tak jak ktoś nie wie, Apo to jest kapitan One Shot. Przemek. On ma na imię Przemek, lol. Dobra, tu ładna dzita weszła, chociaż to za dużo domenie, nie będzie zadawać, wiadomo, oni dalej pod AD. To nie opiera się oczywiście na dzidzie. Na dzidzie. O jest już koguar. Teraz wydaje mi się, że to może być całkiem niezłe. O proszę, jaki damage. O stun. Szykuje się stun od Jaxa. Jest, poszedł, jest W. Ale on już nie ma many za bardzo i jest znowu wbita ze strony Apo. Ładnie. Harasowany jest w tym momencie Febot. Musi się wrócić po apteczkę z tyłu. A zobaczmy, a po spokojnie sobie raz jak? Jest, ładnie, stun od Jaxa nie siadł tak naprawdę. A po tu jeszcze próba harasu, ale nie zdecydował się wbić pod wieżę, chyba to by nie miało sensu, by było zbyt ryzykowne. Jest dzida, o pięknie, gdyby on miał choć trochę AP, to naprawdę ta dzida mogłaby zadać straszny damage, ale...
Nie, w sumie lepiej było maksować heal'a zdecydowanie. O, nie trafia na Zida. Tutaj próba Tower Dive'u, stun od Jaxa, czy to było mądre, zaraz się okaże. Oj, tutaj fail leki ze strony Apo i Febot ucieka, zaraz pójdzie po apteczkę, nie. Kapitan Manso zdecydował się zebrać tą apteczkę, piękna Zida trafiony. Febot dosłownie na końcówce życia. I Apo za nim będzie gonił. Jest wdepnięcie w pułapkę i dobicie z E, bardzo ładnie. Firstblood dla Apo. I jest 1-0. Dla Apo jeszcze trochę pewnie popuszuje te miniony i zdecyduje się zabić. O, jest fail last hit. No. A Jax buduje się pod starego Jaxa, naprawdę zdecyduje się na zbudowanie pierwszego pierwszego Gunblade'a, tak jakby na to wyglądało. I zobaczymy, przewaga w Askitach dla Apo jest 31-21, teraz trochę Febot na drobi, póki Apo nie żyje. W tym momencie Nidalka kupiła sobie Ninja Tabi oraz Hex Drinkera. To jest w sumie dobry item przeciwko Jaxowi, to teraz trochę mu pomoże. Ale póki co Jax nie ma nic pod AP, wszystko pod AD. Tylko że Hex Drinker trzeba pamiętać, że zdaje damage również, który będzie bardzo istotny. Póki co teraz hity, teraz AP będzie trochę łatwiej zgarniać. Obserwowało, jest stun od Jaxa, bardzo ładnie i już z ultimate'a damage wchodzi. Zobaczymy, Apo tak podleczył się, chociaż ten heal nie jest aż taki zbyt wybitny. On ma wymaksowanego jego, a jednak tak dużo go nie leczy, jakby chciał, no ale zawsze do zwiększenia attack speed'a to na pewno jest dużo. Dobra, oj, czas na Apo. Teraz bardzo ładnie Jax, ładny damage, praktycznie cały heal zdjęty na No nic, Apo zaczął mieć lekkie problemy w momencie, gdy Jax zbił ulta i naprawdę zaczyna harasować. Jest kolejna wbita. O, bardzo ładnie odskok. O tym właśnie wcześniej mówiłem Igorowi, że ten stun może być kontrowany przez właśnie odskok Nidali. Zobaczmy dalej. Dobra, nie ma problemu. Na razie, słuchaj, pas First Blood dla Apo, ale teraz Jax po powrocie, w momencie jak już ma tego ultimate'a, całkiem nieźle sobie radzi, ale to jest to, o czym mówiłem cały czas, jest kontrowany przez ten odskok Apo, odskok, przepraszam, Nidali i... Tak. Ja to widzimy ten Hex Drinker tutaj. Nie wiem, czemu zdecydował się akurat na Hex Drinkera, no ale... To może być taka tajna taktyka. Tak, pewnie. Zauważyłem też, że ten hit wymaksowany wcale tak dużo HP nie rega. Apo, no wiadomo, to nie jest niedaleko pod AP. Tutaj nie ma co się dziwić, ale ten atak speed tutaj zawsze jest... chodzi o, wiesz, o to, nie? O łapkę tego. Łapkę na kotku. Tak. To jest E, to jest heal. No. Tutaj nie chodzi bardziej o heal'a, tylko właśnie o tą łapkę. Wracając tak kompletnie... Wydaje mi się, że ta łapka też jest pod AP, a zaraz sprawdzę zresztą. A nie, to jest magic damage, tak. Masz rację. Jest magic damage przeliczona. Już tu chodziło o to, żeby wytrzymać ten początek i przede wszystkim E zwiększa atak speed'a. Tak, prawda, masz rację. Okej, jest tutaj pierwsze takie porządne chyba, znaczy pierwsze. Dla mnie pierwsze. Nie, już kolejne. Tak. Wcześniej tu właśnie też takie tak, wymiany. Tak, była ładna wymiana. Tutaj bariera plus ignite poszło. Strony właśnie. Wiesz co, to jest dobijające, że Apo ma takie świetne te dzidy, one tak naprawdę nie robią nic damage'a. O, jest teraz bita ze strony Jaxa, one to ze strony Nidali i zaraz bardzo możliwe, że pan nie kill. Chyba pędzie. Jest dobra, zahaczyła jeszcze jednym autoatakiem. Ładnie tutaj ten damage poszedł z tego E. I tak jak mówiłem, Jax zaczął od Hex... Hexteka. Czemu akurat zdecydował się na ten item? Nie wiem. To jest w sumie takie budowanie pod starego Jaxa. No i w tym momencie Captain One Shot będzie się zabijał, tak. Ma jeszcze w sumie 4 sekundy Jaxa. Jeśli mogę ci przerwać, to macie się pozdrowienia od Oli. Tam dzwoniła. Pozdrów. No, pozdrów, jak będziesz miał okazję. Chat również.
tak. Tutaj pisze, że ma lagi. Pager? Pager też mówi o lagach. Aha, i Febot pisze, że też troszkę ma lagi. Patrz, zdecydował się, a po to jest... itemy do Omena. Bardzo, tak, proszę. To wydaje mi się, że na tą mapę to jest po prostu świetna kontrola Jaxa. Dokładnie. Na Jaxa, zdecydowanie na Jaxa, bo wtedy zostaje mu obniżony ten attack speed i jeszcze... i po prostu on siada w pewnym momencie, że nie jest w stanie się rozpędzić do tego tych 6 staków, szczególnie na początku takiego z takiej wymiany. Jeżeli oczywiście ten pasyw zadziała, to też nie zawsze. No i 10 minuta 30. Tutaj wejście ze strony Nidalki, no i więcej zadała damage'a. Tutaj jeszcze jest ten stun. Jest wymiana, zdecydowała się tutaj, zamienia się w... używa ulta, tak? Do zamiany. Nie wiem, jak to nazwać, gdzie? W pierwotną postać? Gdzie? Formę człowieka. Formę człowieka. No tak, żeby się wyhealować tam. Jeszcze Didom uderzyć, ona oczywiście nie bije za dużo, ona... ale mimo wszystko trochę. Jest ten Hexage użyty na Koslow i teraz zobaczymy, czy ten część coś uda, jest zamieniany się w kotka, czyli... Jest, po wszystko Drinker i teraz Apo kontraatakuje. Jack używa stuna, nie wykorzystał go zbyt dobrze. Okej, warto wspomnieć jeszcze o Goldzie, tu jest 11 minuta. Teraz Apo ma lekkie problemy. Zobaczymy, no jest stun i jak skok chyba zabrakło mu... Nie, chyba miał cooldown. Cooldown, znaczy, pan miał użył najpierw skoku i dopiero po skoku użył tego stuna. Okej, mamy 78 CS-a dla Nidalii, 60 dla Jaxa. Jeśli chodzi o golda ogólnego, to jest 6400 do 5600, także na razie... Jest mniej więcej 1000 golda przewagi. Stun. Wydaje mi się, że Nidalka czeka na tego heala. Tak, ma tego heala. Nie wiem, czemu on go nie użył. Nie wiem, czemu nie użył tego heala, naprawdę. Też nie wiem. Wiem, bo nie za dużo daje, ale zawsze coś daje. Teraz... Zestunowana Nidalka po raz kolejny, teraz ten heal poszedł. Zero, tylko praktycznie tyle, co się uleczył, tyle zeżer ultimate Jaxa. W tym momencie rzucony. Zobaczymy... No i... Sailowa łapa. Pułapka ma HP. Czyli mamy 2-0 dla Nidalki. No jest nawet dla niej przewaga. Jest tutaj Jida trafiona. Jaxa na odskok. Teraz zbiera to HP. O jest, no chyba ten Gangblade trochę głupio użyty. Wiesz, on to jest dla... Już nieraz wiedziałem, jeśli, że gracze tutaj używają tego Hextaka tylko i wyłącznie do tego, żeby zharasować. Ot tak. W sumie nie wiem, czy to takie fajne. Wydaje mi się, że nie. Mi też nie. Szczególnie, że... No dobra. To duży damage, a jednak też jest... Harasować te Fire'em można, ale tak. Hex Drinkerem, czy to... Hex... No kurde, Hex... Hextekem. Chuj go wie. Gunblade'em. To tak ładnie wyglądało, tak zrobił wszystkie miniony wokół ze stuna i dostał równie 100 golda. Oj, pardon. Prager. Teraz podasz Prager. Jak poprzednie 336 razy. To mi tylko 6. Ale on strasznie ładnie z tej dzidy. Tak. Rzuca. Praktycznie każda dzida wpada w wyznaczone cele. Już ten damage trochę urósł. Widać, bo... że mamy takie do czynienia z graczem, który jednak tą Nidalkę nie gra pierwszy raz, także... Przepraszam, teraz ty musisz trochę. Okej, nie ma problemu. No dobra, tutaj wyjście ze strony Jaxa pod te krzaki. Zdecyduje się tutaj... Nie zdecydował się, od razu się cofnął. No i ta wymiana jednak troszkę na przewagę Jaxa. Mimo wszystko ta Nidali ma ogromny ręcz, nie wiem czy widzicie, ten ręcz jest strasznie, strasznie obszerny. No i ładnie harasuje z tych z autoataku. Już na razie jest spokojny. 105 TS do 185, także nie zmienia się tutaj to za bardzo. Ciągle Nidali ma przewagę. No i czekamy, jest tutaj kolejne wbicie, jak skacze na spowolnienie. Jest chase ze strony Jaxa, czy tutaj zdecyduje się nie cofnąć się. I bardzo dobrze. Nie ma co tutaj robić jakichś poważniejszych akcji typu właśnie Tower Dive'y. Na razie nie.
Okej, jest wymiana, ten damage z E. Jeśli chodzi o stronę Indali, jest wielki, jest Exal ze strony Indali, barierę z obu stron, biegnie Jax pod apteczkę i musiała się niedalekie jednak odpuścić, niestety ta apteczka tutaj troszkę popsuła zamiary. No i to był taki bardziej porządna wymiana, jedna z porządniejszych, jakie tutaj mieliśmy zauważyć, mogliśmy, także tutaj wyprztykali się z Peli, nie mają, także ich... Okej. Okay. Jest wejście tutaj ze strony Jaxa, tutaj ten Indali zdecydowanie bije większy damage niż on. Czy udaje się doskoczyć? Tak! Pięknie udało się tutaj załapać jeszcze tym z killshotem, nie skillshotem, tylko ręcznym z autoataku. No i mamy 3-0. Ten slow z Vardena, oczywiście tak, jeśli ten item, tak jak Taoshin mówił, ten item jest świetny konfront dla Jaxa i ona nie można tego ukrywać i ona to dobrze o tym wie i właśnie to wykorzystała. Mamy 3-0 dla Nidalki, 120 CS-a do 90, także 8900 dla Nidalki, jeśli chodzi o ogólnego golda, tylko 7500 dla Jaxa. Jest ta różnica w tym goldzie nieukrywalna. A po widzę HL-a się zrobi, no. Hey Jad, kiki. Pierwsza krew była. Mhm. Weź, to jest posrane, co ty robisz. Masz atak speed z niczego. Ale jak to pierwsza krew była? No oczywiście, że była. HP tak samo masz z niczego. Pum. Nie było pierwszej chwili. Tam ta trójka to wiesz, są miliony, jak on ta Indale zarobiła, to nie są kile. No tak, tak, pewnie. Mhm. No okej, mamy tutaj kolejnego chase ze strony Jaxa. Ten jednak troszkę nie wyszedł Nidali. Jeszcze raz. No i ten stun. Mi się język już plącze, za dużo tego. Okej, mamy tutaj, jeśli chodzi o itemki, które tutaj pokupowali, to jest Last Whisper plus Giant Belt. Nie głupi ten Last Whisper, podoba mi się to. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł. Jeśli chodzi o... Dobrze, jestem z powrotem. O itemy Jaxa, tutaj jest Warden. Warden po stronie Jaxa i właśnie Fage. Także będzie szedł Trinity. Widzę, że ten, że po trzeci kill, trzeci tak? Trzeci kill, tak, tutaj ładnie tower dive ze strony Nidali wykorzystała to, że zmarnował barierę, użyła od razu Ignite'a, nie, użyła od razu Exhaust'a i... No i tak zginął. Spróbuj teraz. Ale teraz jest. Widzę, że jak sobie radzi. No to nie. Panujesz? Tak, panujemy? Tak, że... A, jest tutaj ten mal... Hex Blinker się odpalił. Jest... tower dive ze strony Jaxa, ale szybko się zdecydował na cofnięcie. No rzeczywiście, on już tam many za bardzo nie miał na skórze. Mhm. 131 CS-a do 106. Nie wiem, czy... Apu nie ma tego miejsca, ale taki Vampiric Captor. Czy on by mu trochę nie ułatwił? Pewnie, żeby mu ułatwił lifesteal. Dobra. Lifesteal nigdy nie jest za mało, nie? O, ładny odskok. Czy wystarczy? O, wystarczyło. O, i chyba tutaj nie wystarczy. Ten damage jest straszny tutaj. Ale duży zleci z tego. Zaraz wam powiem, z czego to jest, bo sam nawet nie wiem. To jest chyba W, tak? Spell. Tak, W. Tak, to ten Empower. Przeliczny jakiś magic damage. No całkiem ładnie tutaj wbija się w niego. Chyba będzie potrzebowała jeszcze troszkę niedali więcej survi. Jest Omen, jest złożony Omen. Jax będzie... tutaj będzie puszował wieżę na siłę, znaczy puszował, no po prostu chce się zabić. Mhm. Przy okazji bierze, spokojnie, bez problemu. Jeszcze jakieś miniony zgarnął wokoło. I nawet tej wieży puszował dość dużo. Bardzo wiadomo, że Jax dość dobrze potrafi puszować. Na pewno chyba lepiej niż Gigant. 0 dla, jeśli chodzi o push dla Jaxa, także tutaj. No jeszcze nic nie wiadomo, jest Abyssal. Boże, Abyssal, Negatron. Negatron plus jeszcze nie. Omen. Omen. No zobaczymy. Wydaje mi się, że Nidalka powinna... No ogólnie to jest ciężki pojedynek trochę, bo tak jak na początku sobie radziło, tam z biegiem czasu jest coraz trudniej. Teraz już nawet zdarzyło się albo zginąć. Jest Witzel ze strony Jaxa.
No ciekawie, ciekawie. Dobra. Spuszował ten turret, no przewagę spuszczona do Jax ma lekką, bo tam wieża jest zjechana dosyć. On próba wskoczenia, nie sięgnie na pewno. Okej, okay, no. Zobaczymy. Pewnie. Te laskity na przewagę w tym momencie, chociaż nie, no można powiedzieć, że na ten moment niewielką, o jakieś 25 laskitów więcej na korzyść Apo. Jest bita ze strony Jaxa, ładny odskok, tak, da radę. Teraz próbuję jakoś zadać trochę damage, ale patrz, ten damage strasznie mały w tego Jaxa. A on, o proszę, zeslowowany Apo. I chyba będzie, no czy on ucieknie, o bardzo ładnie teraz Jax to zrobił, bije cały czas tą nidalkę, po prostu ją niszczy, próba ucieczki do apteczki, to tak, musiał wykorzystać Xosta i będzie się próbował bić, no chyba... Nie, cofnie się, nie. To jest mało, chyba Drinker się odpalił, no i spokojnie ucieka, to nie jest nidali, ona jest, umie uciekać. Tak, tak, i bardzo możliwe, że wykona kontratak i bardzo dużo możliwości w tym momencie ma. Nie wiem, czy to było dobre odpuścić tak temu Jaxowi. On teraz może się na tych apteczkach chyba niepotrzebnie wyleczyć. On był bez many, jakby Delka tak próbowała za nim gonić, może by coś z tego wyszło. Wydaje mi się, że on by był jednak pierwszy do apteczki. Ale pamiętaj o tym, że jeszcze był Omen. A no, to też prawda. Mhm. Zobaczymy. No na razie jak widać nie jest nic poszkodzone, pomimo tych trzech fragów dla niej dali ciągle ten Jack tutaj próbuje coś jeszcze. To daje radę. Tak. To naprawdę daje radę. O tutaj wskoczył w wieżę. Jax mógł go spokojnie złapać na tego stuna. Trochę fejs ze strony Jaxa, ale dla Apo to korzyść. Ty, wejście w tym momencie jest bicie po raz kolejny i poszedł Ignite na Apo. Dobrze, że odskoczył. Mhm. Dobrze się na to zdecydował. Heal, oj, chyba trochę za szybko. Minimalnie ten heal był zredukowany o 50%. My tutaj przewagą mojej teraz na miejscu Apo ja bym po prostu cofnął się i zebrał wszystkie trzy apteczki, jakie są po drodze. Mhm, zdecydowanie brakuje. Nasz trzy, bo tam jeszcze jedna była. Tak. No i teraz powinien przejść do kontrataku zdecydowanie. Jest tutaj damage, jest heal, czyli ma zwiększony attack speed. O, Jax odpowiedział stuna w tym momencie. I teraz byłby dobry moment właśnie na kontratak, kiedy Jax nie ma tego stuna. Ale Apo zdecyduje się jednak na zaczekanie pod własną wieżą. Może to też jest jakaś taktyka. Trochę nabicie last hitów, odpuszowanie lekkie. No zobaczymy, zobaczymy. Teraz na razie jest... No nadal przewaga Apo ma na pewno w goldzie, że Jax ma lekko w puszu. Oj, pojawiła się apteczka, czy... Tak, Apo nie zdecydował się w ogóle pójść w tamtym kierunku. I jest Jax, złapie go? Złapał, ale Apo założył wejść w krzaki i w tym momencie trochę damage'a. Fajna ogólnie animacja, nie wiem czy się przyjrzałeś, w momencie jak Koguar skacze i zaraz jest odmieniony w tą ludzką postać. Wiesz co? Muszę zobaczyć. Teraz interesujące. Często tego używa, więc możesz zobaczyć. No pewnie. Czy nie wiem, czy to jakaś fajna animacja, normalna, no liski fajnie pojawia. Wygląda, bo tak macha nogami. Liski się pojawiają, nic więcej tam nie wiem. Okej, jest tutaj, no dobra, zobaczę teraz. Jest tutaj, wiecie, ze strony znowu Jaxa, Hex Drinker poszedł. No i tutaj wydaje mi się, że ten Jax powoli tutaj zaczyna przejmować inicjatywę. Oła. Czyli jestem, jeśli chodzi o golda ogólnego, jest tutaj Nidali, ma 12500, jeśli chodzi o Jaxa ma tutaj 11400, także jednak ta przewaga w goldzie jest troszkę większa. Mi się wydaje, że Apo zabrakło tego lifestyle. Zobaczymy jeszcze. Poza walką się za bardzo nie może leczyć i to powoli. Znowu wejście ze strony Jaxa tutaj. Bariera ze strony Nidali. O, nie. On strasznie się na nim leczy, po prostu masakra. No, nie dała rady tutaj Nidalka nic zrobić. Jest jeszcze Force of Nature. Czy to jest dobry pomysł? No ratuje się jak może, ratuje przed tym empowerem. Znaczy ja wiem czy to... Chyba Febot... moment, ile on ma pieniędzy? 2300, chyba nie zdecyduje się na cofnięcie, jednak czuwał. Czuję sobie spokojnie Hibern 14 sekund. Chyba nie jest rozwalony inhibitor nawet. 14 sekund, no spokojnie także. Gor! Tak? Jadę Bartka. Cieszę się. Okej, okay, i już nie zdąży, nie mógł będzie się cofnąć, także... No gdzie? Wiesz, patrzę na to, ale nie widzę w tym nic szczególnego. O co ci chodzi? Że macha nogami w tym w momencie spadania.
Albo może mi się tylko wydaje, moja wyobraźnia po prostu mnie przewyższa. Ja widzę tam tylko list. Okej, dobra. Patrz, Jax, po prostu... Omen, człowieku, omen! Use your omen, bro. O. Oj, powrót i... Boom. Xos poszedł. Bariera. I teraz weź się ze strony Jaxa, tutaj ten hack z drinker znowu zadziałał. Ale... Ja wiem. W sumie jakby teraz Jax się spróbował wbić, wątpię, żeby przegrał. Ale on boi się cofnąć po wszystkie apteczki. No, no, pewnie. Dobra, wyjdź. Czemu? Nie, chodziło mi o moją siostrę, bo mnie strollowała. I decia, patrz! Ja decię jak mam, tak wejdźmy. Co? No na razie wydaje mi się, że najlepsze dla Nidalki byłoby zostać pod tą wieżą. Zobaczymy jeszcze z czego... I zbierać las hity ile wlezie. O, chyba nie potrzebnie. Czy będzie coś ze strony Jaxa? Będzie. Jest to i teraz właśnie wieża strasznie pomaga. Zauważ, że Jax nie ma zbyt dużo tego armora i te Jax ta wieża strasznie Nidalce pomaga. Na pewno. No ale Jax ma przewagę tych apteczek jedno. Oj, proszę. I sięgnie, tak, to jest to. Jeszcze Hex też poszedł. No i Nidalka może w tym momencie zginąć? Nie. Czy mi się wydawało, czy użyła Omena, czy po prostu sam Omen zadziałał pasywnie? Wiesz co, nie używała Omena. Czy pasywnie zadziałał Omen, bo został pan Wyrzad. Nie, na pewno nie użyła Omena, nie było widać animacji, także wątpię, poczekaj, można to sprawdzić? Można to sprawdzić, nie, no widzę, nie użyła. Tam masz wtedy cooldown na itemie się pojawia. Tak. Okej, jest tutaj... O, jest duża szansa i w tym momencie jest! Dała radę! Tutaj ten Jax sobie przeholował. Mhm. No jest wiesz co, szczerze, tu już nie chcę nic mówić, ale gdyby Jax... oj, czy to jest dobry pomysł? 20-30 sekund, zobaczymy czy udaje się tutaj dotrzeć do tego tureta. No, dotrzeć na pewno, czy udaje się to stankować. To jest full. Ale tu chodzi tylko o to, żeby się zabić. I czy to jest na pewno dobry pomysł? Wydaje mi się, że przypuszczam... Znaczy, powiedziałem, tak? Tylko, że no... Nie. No faktycznie, nie, no 9 sekund, na pewno to nie jest dobry pomysł. On ma jeszcze 34, no gdzie? I co tak wielkiego chciałeś kupić, człowieku? Atme! Bo mi chodziło, myślałem, że wiesz, dopiero teraz zobaczyłem, że ten turet ma tak mało życia, że tak dużo życia ma, że on ma full życie, nie? Myślałem na początku, że... On ma mniej i pobiegł za przodzącym to według mnie głupota, powinien odpuszczał został... Giantbelt sprzedany. No i co? I teraz jest 8 sekund dla Nidalki. 6, 5, 4... Chyba nie zdąży jednak tutaj Jax nic zrobić. Miniony? Czy ja wiem? Jest, odradziła się. Teraz musi biegać. Biegnie człowiek. Czemu on stoi? O mój Boże! Pad turret! Chyba tutaj teraz Jax oleje tą Nidalki i zacznie... Tak, zacznie. Oczywiście jest teraz tutaj. Omen! Świetny omen. Ooo, no i szkoda. I to jest kolejny mecz, w którym został popełniony błąd za wczesnego, nieprzemyślonego egzekutowania. Goddammit. Zdecydowanie. Kompletnie niepotrzebny ten item i tak by mu zabione nie dał. A gdyby tak odpuszczał te miniony, spróbował jeszcze raz z Jaxem, bo miał szansę by wtedy, to wtedy by wszystko inaczej się potoczyło. No nic, a po odpada z turnieju. Tak, ktoś tutaj przechodzi dalej.